Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starke i witam was w Darkest Dungeon. A więc po ostatnim odcinku, mało mówione, że weterani, teraz na nich czas i w ogóle. Jednakowoż... Złoto. Zdecydowanie mam go za mało, żeby wyprawić weteranów, dlatego też... Kolejny raz idziemy na jedną krótką misję. Drużyna. Jeden nowicjusz, reszta znana raczej. Cel to zgromadzić jak najwięcej złota. Przy okazji tam może materiałów na stanienie wielu aspektów i cóż, tak ze trzy łopaty, jedno takie, dwa takie. O, i mogę strasznie mało tego wziąć. Dobra. W takim wypadku, a oczywiście jest ze mną siostra, już tam kaszę w tle. Nie wiem czemu znowu tu zdecydowała się przyjść, no ale... Dobra, jedna łopata. Te dwie pochodnie, jedno takie. Jedno takie. Idziemy naprawdę na minimum. Miejmy nadzieję, że skończy się to pozytywnie, jeśli nie, to prawdopodobnie po nas. No więc... Ruszamy. Nic więcej dodać, nic więcej ująć. Miejmy nadzieję, że znajdziemy tu coś na sprzedaż. Zapomniałem wziąć ze sobą krew. Brawo ja. Czemu ja zawsze zapominam o tym, żeby krew brać? Mam przeklętych bohaterów albo idę na dziedziniec. Dobra, tak czy jak jest dosyć krótkie, więc może aż tak źle nie będzie. I nie mamy już łopaty. Jasne. Miejmy nadzieję, że chociaż nie mamy łopaty, to jakoś uda się coś osiągnąć bez większych problemów. Prawdopodobnie polazłem jak zwykle w nie tą stronę, co trzeba. Jednakowoż z perspektywy tego, że i tak chcę zwiedzić całość, nawet dla takiej kartki chociażby, no to rozumiecie, nawet takie pojedyncze segmenty mogą być bardzo cenne. I teraz kogo by pierwszego unicestwić? To jest groźniejszy. Niech będzie komar. I oczywiście przeżył, jak na złość. Dobra. W twoim przypadku, gościu... Dokładnie tak, jak liczyłem. Tym razem... Niech będzie bonus do wszystkiego. Może jeszcze uda się coś osiągnąć. Ochrona, obrażenia, nie. Obecna sytuacja wymaga zmniejszania uniku jak najbardziej. Mamy dwóch bohaterów, którzy są, można wręcz powiedzieć, specjalistami od właśnie pozbywania się ochrony, więc... Jedyne, co tak naprawdę nas teraz powstrzymuje, to właśnie uniki. Poproszę o klątwę. Klątwy nie ma, ale stres za to jest. Dalej rzucam bonusy, dalej jeszcze więcej prędkości, jeszcze więcej wszystkiego, a oni nic. No ale chociaż widać, że drużyna skuteczna i że potrafi coś osiągnąć. Mieliśmy 1500, jak leźliśmy w tą stronę, a mamy obecnie ze sobą 600. Także no nie zapowiada się, żeby na obecny moment miał się zwrócić i jeszcze żywności zaczyna brakować. Kwiaty. Nie, niech będzie tak. Dobra, tam już nic nie będzie, więc można się cofać. Cofanie się bez stresu chciałem powiedzieć, ale oczywiście musiał wystąpić chociaż ten jeden... jeden po prostu uskok stresu. Dopiero co zaczęliśmy przygodę, już widzicie w jakim stanie. Dobrze, że mam tego gościa, przynajmniej będę odstresowywał podczas bitew. O ile będą na dosyć to często występować i będą dosyć proste. Bo jeśli nie, to niestety, ale nie będzie jak odstresować i...
Jeśli okaże się, że dalej nie będę gotowy na weterana, albo będę chciał pokonać jakiegoś bossa, jeszcze z nowicjusza, to dalej nie będę miał żadnych lekarzy. Tam później, jak zbiorę chociaż jedną krew. I teraz jeszcze więcej stresu, się cofamy. Ale ja nie odpuszczę, tam są artefakty. Nawet jeśli będą beznadziejne, czy tam będziemy posiadali już takie. Można zawsze je sprzedać z zyskiem. To się sprzeda, co zawsze się może przydać kiedyś. Dopiero jeszcze pułapka. No na pewno mechaniczne, patrząc na to, że wyskoczył spod ziemi jakiś gość. Chyba mój główny cel, jak tak widzę, tej wyprawy się sprawdzi. Najgorzniejszy jest on, więc musi oczywiście przeżyć. Ty, mój drogi gościu, po prostu ubijaj. Właśnie po to tu jesteś, żeby mordować, ciąć, siekać, czy mówiąc prostym językiem, dokonywać czynności zwanych bizabi. W sumie to chyba tyle, co mam na temat do powiedzenia, jeśli chodzi o tą bitwę. Zaraz. I unik. Teraz sobie uświadomiłem, że miałem odstresowywać, a nie to co do tej pory. To ma najwięcej on. Dziewięć stresów za jednym użyciem. Nawet nieźle. Dobra, teraz to w sumie nie ma znaczenia, który. Jak to dzida powinna dobijać łatwo. Unik. Wydaje mi się, że naprawdę porządną drużynę tym razem wybrałem. Jestem już skłonny wprost powiedzieć, że ta wyprawa się opłaciła. Mam jakieś tam może złomy, może coś przydatnego, trudno mi to nazwać naprawdę. Ale mamy przedmioty na sprzedaż. Mamy dużo złota. Nie. Mielibyśmy tego jeszcze więcej, ale oczywiście negatywny nawyk musiał swoje zrobić. Super normalnie. Już liczyłem na to, że pobije się rekord. Gorzej nas przemieszać chyba nie mogło. Raczej nie mogło gorzej. Chociaż w sumie... Już tak nie mogło. Nie jest aż tak źle. Aż tak, że nie jest. Każdy ma chyba atak, czy tam jakąś zdolność do użycia z każdej linii, więc... Najwięcej stresu ma on, więc jego odstresowujemy. Łowca nagród. Postać, którą kiedyś nie doceniałem, a teraz mogę powiedzieć wprost, że ją lubię. Oczywiście nie lubię jej tak nagle, tylko od jakiegoś czasu już tam. Powiedzmy, że sympatia względem tej postaci u mnie istnieje. Więc nie jest to żaden świeży temat, no ale... Jeśli tak muszę coś mówić do tego monitora, to przynajmniej będę mówił coś, co ma jakikolwiek sens. 52, 55... I się przemieni. Normalnie wiedziałem. I w sumie ta jego przemiana nic nie zmieniła tak naprawdę. Poza tym, że jestem w stanie zauważyć, że drużyna trzyma się źle, jeśli chodzi o zdrowie. Dobra. Jak nic, trzeba będzie zacząć leczyć. I to dosyć porządnie. Dobra, kto ma najmniej 10, ten ma 9. Ona jest na linii frontu, więc... Taka 14 może jej nieźle pomóc. No i teraz haczyk i po problemy.
Widzę, że gra stara się mi wynagrodzić nawet to, że tam jednego tego zepsuli i daje mi lepszej jakości znajdźki, nawet jako nagrody za zwykłą bitwę. Tak czy jak, wyprawa udana. Co on tu ma? Nie, złoto ważniejsze. W szczególności, że jak mówiłem, chcę wyprawić w końcu weteranów, a to wszystko jest tylko spowodowane nikłymi funduszami, jak zwykle. Dwa, cztery, jeden. Jakie dwa, cztery? To była ta macka, tak? Oczywiście musiałem użyć swojej zdolności. Już nawet ze zwykłego przyzwyczajenia. 58, 40 parę. Dobra. Jego odstresowujemy. Nie. Nie wiem, czy to jest naprawdę takie sensowne. Chociaż w wyprawach, gdzie koniecznie chcę mieć drużynę, powiedzmy, skonstruowaną z bohaterów mocnych, ale podatnych na stres czy coś. Dobra, wiecie, nie słuchajcie, co ja tu mówię, bo w sumie tylko myślę, czy ta umiejętność ma większy sens, czy niekoniecznie. Dobra, kto jest najbliższy śmierci? W sumie on sam, więc. No i proszę, jeszcze się odstresował delikatnie. Tak. Lepszej zdolności nie miałem. I siekierą w głowę. Czy cokolwiek, co on posiada, to coś. I zarobki coraz większe. Chyba w sumie nigdy nie zacznę używać tych wszystkich rzeczy, które ze sobą przynoszę, więc. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Nie, no, kontynuujemy. Zostało kilka pokoi. Zawsze jest okazja na przehandlowanie tego wszystkiego, co mam, na jakieś dodatkowe rzeczy, czy na nawet dodatkowe złoto z takich bitew. Nie ma co po prostu przegapić okazji. Zero do uniku, ale oczywiście unikną. Wystarczy tego stresowania. Pora zacząć unicestwiać wszystko jak najszybciej. Chyba tylko jeden atak, więc może nie skończy to tragicznie. Co to za choroba, ta drżączka czegoś, tak? Well. Trzeba będzie się tego pozbyć w lazarecie. Jak nic będę żałował. Nie, nie, proszę cię, nie. Ten gość zaczyna mnie wkurzać. Miałem kolejny z okazji na jakieś fajne rzeczy. Nieźle. A on drugi raz aktywował swój negatywny nawyk. I zaczynają się prawdziwe problemy. Zabić wszystkich, czy nie, no lepiej wyeliminować kolejnego pająka po prostu. W sumie, gdyby się udało go rozkrwawić, to już by żaden pająk się nie ruszył w tej rundzie. Jest, wartości uzdrowienia są naprawdę niezłe. Owszem, tak krwawienia raz na jakiś czas będą wchodzić, ale tak czy jak, 18. Na tym etapie co. To jest prawie pełne życie u większości postaci. Nie wiem, co się dzieje, że ci moi okultyści leczą za więcej niż zero. Ale. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Oj. I się zaczyna. Dobra, pochodni w sumie tak nie używam, to się przyda. I nie mam już co wyrzucić, ale jest tu dosyć fajna rzecz, bo zawsze można to sprzedać. Dobra. Pojedyncza krew niech będzie. Co ja tu idę? Może ktoś mi powiedzieć naprawdę tak szczerze, po co ja tu idę?
A, czy on dostaje ochronę, jeśli uda się unicestwić. A ten gość... Obrażenia przeciwko naznaczonym. To mi i tak nie trzeba naznaczać, żeby on był mordercą idealnym. Jezu, wszyscy z krytykiem. Jestem z was dumny, ludzie. Jestem z was po prostu dumny. A ten... Ochrona obrażenia, czy unikę... Niech będzie ochrona obrażenia. Zawsze przynajmniej mniej groźny będzie. Oczywiście za oknem musi być hałas, bo jakby inaczej. I... Nic, albo... Jeden. To z krytykiem? Jasne. Już liczyłem na to, że znowu się coś złego stanie tu. Dużo krwi. Nie wiem, ale wiecie co, ja biorę herby i... I oficjalnie kończę tą przygodę. Mam jakieś takie coś, co w sumie jest głównie na sprzedać. Trochę tego, bardzo mało. 10 tysięcy. Może uda się przygotować za to weteranów, może nie. Fajne. Nie powiem, tak? Nie powiem, nie. Zobaczycie. Coś jeszcze się takiego ważnego stało? Nie, nic nowego. Tak więc... Jak zwykle na szybko sprawdzimy ostatnie miejsca i na tym będziemy kończyć. O, co my tu mamy? Ciekawe, ale nie warte. Patrząc nam na to, w jaki sposób podchodzę do gry i w ogóle, to chyba już wiadomo, co się okazało najskuteczniejsze. Chociaż jeszcze weteranów muszę zobaczyć. Dobra. Następny odcinek to będzie jednak spotkanie z Babą Jagą. Jakoś drużynę zorganizuję. I w ogóle, chociaż... Problem będzie z tym, że ten lekarz jest teraz dosyć... podatny na śmierć, delikatnie to tak nazywając. No ale dobra, nie będę tutaj więcej wam marudził. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach. Darkest Dungeon. Hej.